czas to coś takiego, co trwa i nie można cofać się w czasie, tylko jesteśmy w czasie i tak jak jesteśmy, nie możemy tego czasu zmienić. Czasu nie można złapać, ani go zmierzyć. No już w starożytności święty Augustyn miał powiedzieć, że gdy nikt mnie nie pyta, wiem, co to jest czas, ale gdy ktoś mnie zapyta, nie wiem. Nie ma definicji czasu, co dobitnie podkreśla astrofizyk i dziennikarz dr Stanisław Bajtlik. To jest pojęcie, którym wszyscy się posługujemy. Cały czas się umawiamy za ileś, na ileś. Wspominamy, co było w przeszłości, a więc w pewnej odległości czasowej od chwili obecnej. Robimy plany i przewidywania dotyczące przyszłości, więc to pojęcie czasu cały czas jest z nami i jest przez wszystkich używane, ale nie ma definicji czasu. Ja myślę, że z braku tej takiej fundamentalnej definicji czasu możemy przyjąć, że czas to jest to, co mierzą zegary. Ja lubię, jak jest cicho, jak maluję. To jest też zabawa. Nie można aż tak wszystkiego serio chyba w życiu traktować. Kiedy jesteśmy na początku życiowej drogi, czyli kiedy myślimy, że mamy jeszcze dużo czasu, podejmujemy niejednokrotnie bardzo odważne decyzje. Maluję na sobie bardzo często, dlatego że wiem, że wtedy nie muszę wykorzystywać czyjegoś czasu. Ja się dobrze czuję, ale całkiem inaczej wyglądam. Pokazywałam na przykład zdjęcia rodzinie, to nie mogli uwierzyć, że to jestem ja, nikt mnie nie poznał. Dopiero jak im powiedziałam, że to ja, to wtedy już coś popatrzyli, że faktycznie, że trochę widać, ale tak to nie mogli mnie poznać. Całkowicie zmienia twarz. A ile trwają te sesje takie próbne? 2 godziny na pewno sam makijaż, ale jeśli chciałabym wszystko już ubrać i mieć na sobie biżuterię, sukienkę, to tak 4 godziny. A wyjście ile trwa? Myślę, że z 10 minut samo takie wyjście. Tyle pracy w to włożyła, powiem Pani szczerze, że wszyscy się dziwili, jak mówiłam, jak byliśmy na mistrzostwach i ja mówię, że Kasia rzuciła pracę, bo ona tak naprawdę do końca sierpnia była w pracy, a jeszcze miała taką sytuację, że tam ktoś z teamu miał rodzić chyba i szef jej powiedział, że jest duża szansa, że ona nie wyjedzie po prostu na te mistrzostwa, bo jak dziewczyna zacznie rodzić, no to logiczne, że potrzebuje wolne. I Kasia długo się nie zastanawiając i pisze do mnie pewnego dnia, rzuciłam pracę. I ja tak w pierwszym momencie tak, o matko, co ona zrobiła, ale później mówię, to ona sobie poradzi. To są mistrzostwa makijażu i fryzjerstwa artystycznego, które organizuje od 1946 roku, czyli już ponad 71 lat, organizacja OMC, czyli Organization Mondiale Coiffure. Jest to organizacja, która zrzesza mnóstwo krajów na całym świecie, które muszą mieć jakby swoje przedstawicielstwo w danym kraju, tak jak u nas w Polsce funkcjonuje OMC Poland. I tak jak Kasia, zawodnicy muszą dostać nominację do danej kadry, wtedy jadą jako reprezentacji w danej konkretnej konkurencji. Kasia dostała taką nominację, wystartowała w konkurencji makijaż artystyczny ślubny, no i pojechała z nami do Paryża i tam zdobyła 13 miejsce. W jej konkurencji startowało 60 zawodników. Nie wolno odkładać marzeń. Trzeba stawiać na to, co się lubi i co robi się dobrze przede wszystkim. Teraz większość z nas nosi, jeśli nie zegarek, to przynajmniej telefon komórkowy. Kiedyś, która jest godzina, pomagała ustalić zegarynka. Urządzenie sprzed lat zachowało się w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. To jest ten egzemplarz. Pokaże nam to Tomasz Suma. Mamy jeszcze drugi, tylko w magazynach. Drugi egzemplarz jest polski, ponieważ zegarynka w ogóle została wymyślona przez firmę Siemens & Halske w Niemczech w 1935 roku i rok później ta sama firma właśnie Siemensa wprowadziła to na rynek polski. Czyli w Polsce pierwsza zegarynka została zainstalowana w lipcu 1936 roku w kilku miastach, samych dużych, w Warszawie, Gdańsku, Katowicach i Toruniu. W jaki sposób działała zegarynka? Dzwonimy pod numer ustalony. Przed wojną był to numer, z tego co pamiętam, dla Katowic 06, dla Warszawy 05, dla Torunia, Gdańska 04 i inne miasta. No wtedy były krótsze numery, natomiast dzisiaj mamy 5-cyfrowy, bo wbrew pozorom
zegarenka istnieje do dzisiaj. Będzie godzina 18:28. To jest zaskoczenie dla wielu ludzi. Celem zegarenki było podanie precyzyjnie aktualnej godziny w momencie dzwonienia. Starczy ci sił, choćbyś twardy jak stal. Ta urocza pani to jest aktorka przedwojenna, która użyczyła głosu polskiej zegarynce przed wojną. W 1936 roku, kiedy wprowadzono w Polsce pierwszą zegarynkę, pierwszego głosu udzieliła 19-letnia córka dyrektora technicznego firmy Siemens w Polsce. No bo trzeba było szybko znaleźć jakiś głos. Ale bardzo szybko rozpisano konkurs listowy na głos do polskiej zegarynki. No i tym głosem stała się pani Lidia Wysocka, notabene aktorka warszawska, melodramatyczna. Będzie godzina 18:28. Będzie godzina 18:28. To pojęcie czasu ma wiele aspektów. Jest ten czas fizyczny, to jest ten czas, który mierzą zegary, ale jest czas psychologiczny. Jak robimy coś fajnego, to leci szybko. A jak robimy coś nudnego, to czas leci bardzo wolno i długo. Czas jakby robi nam na złość. W 1925 roku powstała pierwsza rozgłośnia Polskiego Radia i od samego początku w południe każdego dnia nadawała hejnał mariacki i sygnał czasu. Nadawała sygnał czasu z dokładnością do pół sekundy, co w tamtych czasach robiło na słuchaczach bardzo duże wrażenie. Redakcja którejś z gazet wysłała dziennikarza do dyrektora obserwatorium astronomicznego, bo stamtąd ten sygnał czasu był nadawany, profesora Banachiewicza, z pytaniem, skąd astronomowie wiedzą, kiedy jest południe z taką dokładnością. Dziennikarz poszedł, zadał to pytanie, na co profesor Banachiewicz miał odpowiedzieć, to bardzo proste. Codziennie w drodze do pracy przechodzę obok zakładu zegarmistrzowskiego i tam w witrynie są bardzo dokładne szwajcarskie zegary. Ustawiam swój zegarek według ich wskazań i potem w południe wiem, kiedy mam ten sygnał czasu nadać. Dziennikarz pobiegł do tego zakładu zegarmistrzowskiego i zapytał, skąd pan wie, jak ustawiać zegary w oknie wystawowym pańskiego zakładu. Na co zegarmistrz miał odpowiedzieć, to bardzo proste. Codziennie w południe włączam radio i tam profesor Banachiewicz podaje mi sygnał czasu z dokładnością do pół sekundy. Niezależnie od tego, czy to jest prawdziwa anegdota, czy nie, jest bardzo zabawna, ale co ciekawe, zawiera niesłychanie głęboką prawdę fizyczną. Nie ma żadnego innego sposobu mierzenia czasu niż porównywanie wskazań różnych zegarów. Dzień dobry. Poproszę sobie usiąść. U schyłku życia przychodzi zgoda na nieuchronne. Tutaj mieszkam 2 miesiące. Sam zdecydowałem, żeby tu przyjechać, a to dlatego, że duszniki udzielają dużo leczniczych zabiegów i podobno sercowych zabiegów. Pan ma problemy z sercem? Nie, ale mogę mieć, bo lata już nadchodzą takie, że spodziewam się, że nadejdzie i taka pora, że mogę mieć. 76. No ja myślę mieszkać, aż mnie wywiozą. Takie mam zamiary, dlatego że się bardzo dobrze czuję tutaj. Duże łóżko. Dwuosobowe i nie ma drugiej osoby. I nie będzie drugiej osoby, bo to już przeminęło z wiatrem to, co było. Zegar szafkowy z 1935 roku. Wiele takich zegarów stało w urzędach pocztowych
No, ten akurat pochodzi z Dolnego Śląska, więc mogę powiedzieć, że na Dolnym Śląsku przed wojną. Nie dość, że piękny, to jeszcze precyzyjnie odmierzał czas, który w urzędzie pocztowym i w pracy pocztowej był zawsze bardzo istotny. Praca na poczcie to praca na czas. Jedna z najważniejszych usług XVIII i XIX-wiecznych, czyli przewożenie osób dyliżansami, była na czas. A inne usługi, usługi listowe, usługi paczkowe, również były na czas, ponieważ było określone, w jakim terminie muszą być doręczone. I dzisiaj jest tak samo. Regulaminy powszechnych usług pocztowych precyzyjnie określają, ile musimy poczekać na list, na paczkę, na inną przesyłkę, i operator pocztowy, obojętnie kim on jest, musi sprostać temu zadaniu, czyli doręczenia w odpowiednim czasie. Jest taki piękny wiersz Wisławy Szymborskiej: nic dwa razy się nie zdarza. To właśnie wyraża tę bardzo głęboką prawdę fizyczną, że istnieje coś takiego, co fizycy nazywają strzałką czasu. Czyli czas ma uporządkowany kierunek i te zegary mogą chodzić szybciej czy wolniej, ale nieuchronnie płyniemy. Jesteśmy unoszeni, wleczeni przez czas od przeszłości przez teraźniejszość ku przyszłości. Nie możemy zastopować czasu, który leci. Dzięki czasowi robimy się coraz starsi. Ale bez czasu byłoby nudno, dlatego że już by się nam znudziło. Czas jest nam bardzo potrzebny.